In looking at young people involved in the occult, do you see any particular type of dress? I have personally observed people wearing black fingernails, having their hair painted black, wearing black t-shirts. Sometimes they will tattoo themselves. Cześć, tutaj Igor. Tak, dzisiaj sam. Niestety sam. Jak ktoś znał mnie z ostatniego. Z innego kanału, to za wszystkim nagrywałem, no ale cóż, dzisiaj smutno. I jak widać, dzisiaj sam nagrywam. Niestety nie ma właściciela. O, właśnie, się rozpędziłem. Dzisiaj filmik będzie polegał na informacjach, privach, filmikach, no i coś takiego. Należałbym to nagrywać z Fudalą, ponieważ on również będzie funkcjonował na tym kanale. No ale jak widać, chciałem nagrać coś dzisiaj. Widać, ta godzina tak jak jeszcze dzisiaj poniedziałek, o Boże, jutro szkoła. No, dobra, mówi się trudno. No ale dojdźmy do informacji. Pierwsze to będzie informacje o Economic. Jak mi pisałem z Fudalą ostatnio, bardzo dobrze sprawuje się ten serwer, jak chodzi o silnik, no itp. Serwer ma wystartować za około 3,5 miesiąca albo 4. Zależy, jak będzie polegało z hostingiem i sami ulepszenia tego serwera. Mogę podpowiedzieć, że serwer będzie bardzo, no nie bardzo podobny. Jak chodzi o Expo, będzie podobny do Pandory, Dragona MT2. Nie chcemy, żeby był tak jak Xenox za łatwo, a nie chcemy, żeby również było tak trudno jak w Palmorze, bo oczywiście chcemy zrobić dwa serwery prywatne, tylko po prostu to zależy, jak się rozwinie wszystko, no i to oczywiście pieniążki, jak się zbierze, no ale to tam wiadomo. Co tam chciałem jeszcze o serwerze powiedzieć? Jak chcecie wiedzieć dokładnie, jakie będą dodatki, to po prostu trzeba się ze mną skontaktować na GG, Escape. Na Escape to raczej nie będę podawał tych prywatnych danych na e-mailu, które podam w opisie. No ale dobrze, co? Drugie, dojdźmy do filmików. Mam plany z Fudalą nagrać let's play'e. Takie różne let's play'e i top 10, jak nagrywał. Bo jak widziałem ostatnio w ogóle totalnie nagrywa top 10 i mam plan, żeby nagrywać po prostu. Będziemy wysyłać save'y na e-mail i po prostu będę pokazywał, które najbardziej się podoba. Będę około 5 osobami patrzył, który jest najlepszy save. Jak się po prostu to ogarnie, zdobędziemy się co więcej widzów łapek w górze, to po prostu będziemy jakoś to nagradzać. Nie wiem jak, ale na pewno będziemy jakoś nagradzać, jak się to rozwinie. No i do tych let's play'ów to wiadomo, jak to będzie let's play. To nie będzie let's play na 10 odcinków, to będzie na 4 sezony około. Jeden sezon na 20 odcinków, coś takiego. Zależy jak z czasem po prostu. Dobrze, dojdźmy do filmików League of Legends. Dzisiaj nagrałem League of Legends z koleżanką Karcią, którą chyba przedstawiałem w poprzednim kanale. Nie pamiętam już. I co? Czarny ekran. Tak się właśnie zakończył filmik, który nagrał mi tylko czarny ekran. Nie wiem dlaczego, po prostu nie wiem. Bym musiał się skontaktować z supportem lub z kolegą, który nagrywał. Po prostu chyba trzeba coś w ustawieniach ustawić. Grafika coś nie dopodoba się do Camtasia Studio. Ale na pewno się jakoś to zmieni. Jak nie, to po prostu trzeba Frapsa odpalić. A to nie ma problemu. Dobra. League of Legends. Kiedy ma dość odcinek? Jak mówiłem, tak naprawdę ten problem. Spróbuję jakoś jutro we wtorek. No i na środę byście mogli sobie obejrzeć. Jak najwięcej będę nagrywał tych filmików z League of Legends. Co tam jeszcze? A, żeby nie było. Vlogów wątpię, żebym nagrywał.
nie, że się wstydzę swojej twarzy czy coś takiego. Broń Boże, po prostu nie opłaca mi się nagrywać vlogów od 100 widzów. No nie wiem, od 200. Może będę nagrywał jak będzie. To wiadomo, też nie ma show 200 widzów. To jest zawsze coś. No, vlogi można... Nie wiem. Vlog próbowałem nagrywać w poprzednim kanale. Osiągnąłem 100 widzów, ale... po prostu nie miało to sensu. Jak widziałem, po prostu nieudany, nie mieliśmy pomysł na cały vlog. No, jeszcze nie wszedł. Dobra, no to co tam mogę jeszcze powiedzieć? 5-minutowy. Po prostu to jest informacja. Macie jakieś pytania? O, jeszcze jeden. Jak naprawdę bym miał nagrywać vlogi, to po prostu z pytaniami, że mam pytanie, odpowiedź, no i po prostu sens, jak się rozwinęła moja historia, ale to raczej długo, żebym... Dopiero to się zaczyna mój kanał i ta cała historia założenia. Ale kompletnie inaczej też, nie wiecie dlaczego w ogóle założyłem ten kanał. To w ogóle jest inaczej. Ale to dopiero najwyżej bym vlog nagrywał. No to co, zatrzymamy się na 6 minutach. Życzę miłego dnia, no i życzę miłych ocen na ocen na jutrzejszy dzień. To... O Jezu, jeszcze ktoś mi napisał. Czołóweczka, na razie.